Witam, to MS B-Boy, kolejny odcinek GTA 4. Dawca organów. Nazwa misji. To będzie pierwsze zlecenie od Dwayna. Ale ruina. Co mam z nim zrobić? Po prostu musimy zabić go, pewnie będziemy musieli. Jedź do salonu gier w Chinatown. Jakie teraz wyrazy stąd? Ej, no i kolejny taksówkarz. Co z tymi taksówkarzami jest nie tak, że nie umieją jeździć? Będę musiał się wybierać do sklepu z ciuchami, bo te mi się już nudzą, się ubrać jakoś elegancko. Ojojoj, drugi koniec miasta. No ale nie będę chciał już sobie. Pooglądacie, jak sobie jadę. Do punktu. No to szybko zleci, bo tu długa prosta. Wśród jak rozpędzimy, to już polecimy. A jak widać, mamy prędkość, a ja zauważyłem coś fajnego. Oho! Motor. Energię 900. Na łychę. Lecimy. Oła! Kara musi być. To jest grane. Ten przebieg jako nas nie, no pozdro dla niego. Ci policjanci są mało myślący. A ja umiem na przednim kole jechać, patrzcie. Rozumiecie, tak? Sorry, ubiegłeś mi na ulicę. Wow, zarzuciło nas. No, to jest po podmianie pliku handling z paczki out. To właśnie tak zrobiło, że ten motor może jeździć na przednim kole. A ja zaraz zginę. Zostało mi minimum życia.
Dlatego niepotrzebnie wziąłem motor. Zawsze jak nim jeżdżę, zawsze ginę. Takie przeznaczenie jakieś. Nie mogę iść motorem, bo po prostu szaleję i gdzieś wjeżdżam. Na szczęście dojeżdżamy już do miejsca, którym otrzymamy, w którym będziemy musieli coś zrobić. Nie ma co w kasku, chodzimy. Co jest? Taki kozak? Ja to myślałem, że to jest... Aha, z nią mogę... Mogę ją zabić, ale nie muszę. Dobra, żyj. W końcu komuś daruje życie. Choć tej jednej osobie. Ale tamtego to trzeba złapać. Spokojnie go dogonię, to jakiś lamus. Lamus, który jeździć na motorze nie umie. Chodź tu. I tak nie uciekniesz. Ojojojoj. Przed chwilą taki kozak z ryzykiem był, a teraz długą poszedł. No ale jest chyba niedaleko. Bylem się nie wywrócił nigdzie. Bo wtedy będzie kaplica. Co teraz? Odbierz pieniądze Dwayne. I musimy spotkać się z Dwayne. Ojojoj, muszę ostrożnie jechać, żeby się nigdzie nie wrócić. Na szczęście to zlecenie wymagało żadnej strzelaniny i nie zostałem nigdzie postrzelony, bo wtedy bym zginął, co bym się równało z cięciem i z tym, że bym stracił trochę czasu i musiał powrócić do tego samego momentu. No ale tego na szczęście nie było i nie ma co o tym mówić. Co on? Aha, wskazuje jakąś dziurę chyba. I prosta. O, kusiło mnie, żeby skoczyć, ale to życie. A zresztą już jesteśmy na miejscu. Drogi, już mi się chyba nic nie stanie. Mam nadzieję. Sorry. Gdzie tu? Aha, mam wejść do tych kurczaków, tak? Schowam broń, bo tak. Gdzie to wejście? Dobra, jesteśmy na miejscu. No i widzicie, dobrą decyzję podjąłem, nie zabijając jej.
tym momencie kończę odcinek i zapraszam na kolejny.